Witajcie, kochani. Dzisiaj trzeci odcinek z serii Okiem Owcy i drugi odcinek dotyczący Ducha Świętego. Korzystam z ostatnich promieni słońca i będą mi takie tutaj latać po twarzy światło-cienie, co myślę będzie ciekawe. Koszula od Ducha Świętego jest. Kto nie wie, o co chodzi, zapraszam do odcinka z zeszłej niedzieli. Przygotowujemy się do zstąpienia Ducha Świętego. I tak jak już mówiłem w zeszłym tygodniu, głęboko wierzę, że ponieważ ta Wielkanoc, którą właśnie przeżyliśmy kilka tygodni temu, była zupełnie inna niż każda inna Wielkanoc w przeszłości, to zesłanie Ducha Świętego, które przed nami, też będzie inne. Dlatego trzeba się do Niego jakoś szczególniej przygotować. Dzisiaj chcę spojrzeć na opis zesłania Ducha Świętego, a w zasadzie na to, co wydarzyło się chwilkę przed zesłaniem. Święty Łukasz, ewangelista, który jest również autorem Dziejów Apostolskich, rozpoczyna Dzieje Apostolskie. To swoją drogą było kiedyś jedno dzieło, jedno wspólne dzieło, które gdzieś tam historycznie zostało rozdzielone. Rozpoczyna od opisu wniebowstąpienia Pana Jezusa. I chwilę po tym opisie wymienia całą listę apostołów, plus kobiety, plus Najświętszą Marię Pannę i braci, czyli kuzynów Pana Jezusa, i mówi takie zdanie. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie. I potem jest opis wyboru Macieja i dopiero później Macieja jako zastępcy Judasza na miejscu apostoła. I dopiero później w drugim rozdziale Dziejów następuje opis zesłania Ducha Świętego. Tego spektakularnego, które było tak głośnym wydarzeniem, że zbiegło się całe miasto. I tamto poprzedza słowami, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. I chcę się krótko przyjrzeć tym słowom, a zwłaszcza temu wszyscy razem. Jednomyślnie. I na modlitwie. Zaczniemy od tego, od tych dwóch takich skrajnych, od trwali i na modlitwie, a wszyscy razem jednomyślnie zostawię sobie na później, bo o tym powiem troszeczkę szerzej, troszeczkę więcej. Oni trwali. Trwali na modlitwie. Była to pewna trwałość. Ja kiedyś oglądałem taki film, jakiś taki chrześcijański film o tym, jak to zesłanie Ducha Świętego wyglądało, i tam siedziała grupka apostołów z Maryją Matką Jezusa, z innymi kobietami, i oni wszyscy w kółko odmawiali Ojcze Nasz. Jakby reżyser czy scenarzysta uznał, że ponieważ Pan Jezus nauczył tylko tej modlitwy, to oni tylko tak się modlili. To nie jest zgodne z rzeczywistością. Ponieważ każdy Żyd modlił się psalmami. Były psalmy na modlitwę poranną, południową, popołudniową, wieczorną. Kościół przejął to. Tą tradycję i w tak zwanym świętym oficjum, w tym, co jest modlitwą brewiarzową. Mawiamy wezwanie rano, potem jucznie, potem są modlitwy przedpołudniowe, południowe, popołudniowe, potem są nieszpory i kompleta. I tam modlimy się, ja czasami sięgam do tej modlitwy, uczę się sięgać do tej modlitwy, i tam modlimy się tak jak każdy pobożny Żyd psalmami. Więc jestem przekonany, że ta modlitwa, po pierwsze, jeśli mówimy o modlitwie w formie wypowiadanych słów, to była to modlitwa psalmami, ponieważ psalmy zawierają cały zakres sytuacji, w której człowiek się znajduje, i cały zakres różnych stanów emocjonalnych. Psalmy są przebogate. Jeśli jeszcze nie modliłeś się psalmami, zachęcam bardzo gorąco. Ale jest też inna forma, którą nazywamy modlitwą, która jest tak naprawdę prawdziwą modlitwą. I to jest to trwanie. Trwanie
w Bożej obecności, bycie zwróconym w kierunku Boga. W języku hebrajskim jedno słowo określa twarz i obecność. Czyli jak psalm mówi, będę chodził w Bożej obecności, czy będę widział twarz, bo twoją twarz w krainie żyjących, chyba 150 któryś psalm jest, tam jest to samo słowo, twarz, obecność. Bóg jest cały czas zwrócony do nas twarzą, czyli jest cały czas obecny. Czyli wystarczy, że my odwrócimy się do Boga naszą twarzą i też jesteśmy obecni, otwarci na Bożą obecność. Więc oni trwali. To nie była modlitewka powiedziana, to nie był akt strzelisty, to nie było krótkie uwielbienie czy nabożeństwo. To była pewna trwała forma. Tak? Tak samo jak Pan Jezus po tym, jak zszedł z góry przemienienia i jego uczniowie nie mogli, ci, którzy wcześniej wyrzucali złe duchy po prostu na dziesiątki, nie mogli wyrzucić złego ducha z chłopca. I po tym, jak Jezus go wyrzuca, oni go pytają, dlaczego myśmy nie mogli. A on mówi raz, że jesteście małej wiary, a dwa, że ten rodzaj złych duchów wyrzucamy postem i modlitwą. I to nie chodziło o jednorazowy post czy jednorazową modlitwę, czyli ale o pewną kulturę postu i modlitwy, pewne życie postu i modlitwy. Ale wróćmy do Wieczernika, wróćmy do tego miejsca, gdzie wszyscy byli zebrani. Muszę troszeczkę chyba doświetlić. O, ładnie będzie. Wszyscy jednomyślnie. I to jest bardzo ważne. I to jest ta część, na którą ja chciałbym poświęcić dzisiaj najwięcej uwagi. A też nie chciałbym, żeby ten film był zbyt długi, bo w zeszłym tygodniu mi chyba wyszedł troszeczkę za długi. Jest to pewien warunek zstąpienia Ducha Świętego. Jest to warunek działania Boga, żeby trwać razem jednomyślnie. Tam było... Bibliści podają, że tam mogło być około 120 osób. I kto ma jakiekolwiek doświadczenie wspólnotowe i życia we wspólnocie, i modlitwy wspólnotowej, tak? To wielodniowe trwanie wszyscy razem jednomyślnie nie jest taką łatwą rzeczywistością. Ale to jednomyślnie jest kluczowe. To jednomyślnie jest najważniejsze. I o tym wyraźnie, o tej potrzebie jednomyślności, jedności, mówi Pismo Święte. Zacznę od końca. Zacznę od świętego Pawła Apostoła. Święty Paweł Apostoł w liście do Efezjan mówi: błagam was, ja więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Z całą pokorą, delikatnością, cierpliwością znoście jedni drugich w miłości. Starajcie się zachować jedność ducha, złączeni więzią pokoju. Jedno jest ciało i jeden duch, jak jedna jest nadzieja waszego powołania, do której zostaliście wezwani. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Ja sobie te wszystkie fragmenty, gdzie jest mowa o jedności, podkreśliłem na pomarańczowo. Widać, Pawłowi coś czytelnie chodzi po głowie. Pawłowi chodzi o coś, prawda? W pierwszym liście do Koryntian, na samym początku, w pierwszym rozdziale, jest jakaś sytuacja podziału w kościele w Koryncie. I Paweł, jakby prawie że rugając Koryntian, pisze: jeden mówi, ja jestem Pawła, drugi jestem Apollosa, inny jestem Kefasa, jeszcze inny jestem Chrystusa. Czy można dzielić Chrystusa? No właśnie. Żyjemy w świecie, który jest podzielony, w którym ci, którzy są wezwani do stanowienia jedno, są podzieleni. I zdarza się, że patrzą na siebie nienawistnie. Ba, nawet w naszym katolickim kościele są
wyraźne podziały. Czy do tego nas wzywał Pan Jezus? Wiemy, mamy cztery Ewangelie. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Tak? One opisują niby to samo, czy opisują to samo, ale w inny sposób. Tak? Ewangelia Jana jest kompletnie różna od tych trzech pozostałych. Tamte trzy nazywamy synoptycznymi. Jan jest osobną Ewangelią. Jakby, bo Jan patrzy z trochę innej perspektywy. I pamiętamy, to przeżywaliśmy niedawno. Była ostatnia wieczerza. Było spotkanie w tymże wieczerniku, gdzie Pan Jezus spożył z uczniami ucztę i potem modlił się w ogrodzie oliwnym, pocąc się krwią. I my generalnie rozumiemy tą reakcję ciała Pana Jezusa, gdzie pot jakby jest zmieszany z krwią, że jest to reakcja na bardzo wysoki stres, że zdarza się tak czasami, że jeżeli ktoś jest poddany skrajnemu stresowi, to jakby naukowcy podają, że człowiek może pocić się i ten pot jakby miesza się z cząsteczkami krwi i jest krwisty. I my przeważnie myślimy, że jest to wyraz lęku Pana Jezusa, który boi się tego, co go spotka. Ja w tym roku zacząłem zastanawiać się, ponieważ Jan nie podaje tego szczegółu. Nie? Jan dosyć dokładnie opisuje ucztę w wieczerniku, opisuje rozmowy. Potem następuje modlitwa Pana Jezusa, którą Kościół nazywa modlitwą arcykapłańską Pana Jezusa. Najważniejszą modlitwą w życiu Pana Jezusa. To jest 17 rozdział Ewangelii Jana. I zaraz po tej modlitwie Pan Jezus idzie do ogrójca i jest schwytany. Czyli nie ma tego momentu, gdzie on klęczy w ogrójcu i się modli. I to, co do mnie dotarło, to to, że częścią tej modlitwy, którą Pan Jezus się modlił w ogrójcu lub chwilę wcześniej, częścią tej modlitwy, która spowodowała niejako tak wysoki stres, że pocił się krwią, była modlitwa z 17 rozdziału Ewangelii Jana. Ja nie będę jej całej czytał. Zachęcam gorąco, bo ona jest szalenie ważna, żeby czytać ją wielokrotnie. I w 20 wersie 17 rozdziału Ewangelii Jana Pan Jezus mówi tak, mówiąc do Ojca: proszę Cię nie tylko za nimi, lecz także za tymi, którzy uwierzą we mnie dzięki ich nauczaniu. Czyli Pan Jezus sięga wzrokiem proroczym, sięga boskim wzrokiem w przyszłość i widzi Ciebie, widzi mnie, widzi Kościół 2020 roku i mówi: proszę Cię, Ojcze, aby Ci byli jedno. Podobnie jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, tak i oni niech będą w nas, aby świat uwierzył, że to Ty mnie posłałeś. I to są szalenie ważne słowa. Pan Jezus w ostatniej modlitwie przed męką i śmiercią, w najważniejszej modlitwie życia, która była tak mocna, zobaczył dzielący się Kościół, zobaczył dzielące się chrześcijaństwo, zobaczył chrześcijan, którzy się kłócą między sobą, którzy nie stoją wszyscy razem, jednomyślnie. Ja nie mówię o takiej unifikacji, że musimy założyć ten sam mundur i wyglądać tak samo, myśleć tak samo, mówić tak samo i być jakby zunifikowani tak samo. Ja mówię o czymś innym. O tym, że nasze serce będzie pałało miłością do pozostałych chrześcijan. Że nasze serce będzie otwarte na brata. Bo to jest warunek niejako. I patrzcie, jaka to musi być ścisła ta jedność. Podobnie jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Pan Jezus wcześniej mówi, że kto widzi mnie, widzi Ojca.
kto pozna mnie, pozna Ojca. Tam jest taka ścisła jedność, że nie da się rozdzielić. I my tu na ziemi, jako Kościół, oblubienica Pana Jezusa, musimy otwierać nasze serce na jedność. Musimy pozwolić działać Bogu w kierunku jedności, bo aby świat uwierzył, że to Ty mnie posłałeś. Niech staną się doskonałą jednością, aby świat poznał, to wiersz 23, że to Ty mnie posłałeś i tak ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Po co jest 2000 lat chrześcijaństwa? Jest po to, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Po co Pan Jezus wysłał swoich uczniów na krańce świata, żeby głosili Ewangelię wszystkim narodom? Po co? Żeby ludzie zostali zbawieni. A ludzie idą do piekła. I my mówimy, bo są źli ludzie, bo oni grzeszą, bo oni nie chcą. Nie! To my nie stajemy w jedności i dzięki temu ludzie nie widzą, że Bóg posłał Jezusa i dzięki temu ludzie nie są zbawiani. Bo w momencie, kiedy staniemy wszyscy razem, jednomyślnie na modlitwę, czy tak jak wiersz w rozdziale drugim Dziejów Apostolskich, będziemy znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Tak? Papież Franciszek mówi o jedności w różnorodności. My nie możemy być zunifikowani, ponieważ Bóg tak stworzył świat, że jesteśmy różni. Każdy jest inny, niepowtarzalny. Inne odciski palców, inne źrenice oczu, inny ton głosu, inny kod DNA. Nigdy nie było i nigdy nie będzie człowieka takiego jak ty. Tak? Jak spojrzymy na ludzi, przejedziemy się szybko przez wszystkie kontynenty. Jesteśmy inni, jesteśmy różni, różnimy się. I tak samo my w Kościele, chociaż jesteśmy inni, mamy stanowić jedność. A bazę do tej jedności stanowi miłość. Miłość, która jest otwarciem serca na drugiego człowieka. Pan Jezus, on nie skasował przykazań. O tym będzie inny odcinek. Ale zostawił nam tylko dwa. Kochaj Boga i kochaj swojego bliźniego. Dwa najważniejsze przykazania. To są dwa jedyne przykazania. Oprócz całej reszty, jak idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. Wyrzucajcie złe duchy, leczcie chorych, uzdrawiajcie chorych i tak dalej. O tym też będzie inny odcinek. Dwa przykazania. To jest wiedza dziecka komunijnego, pierwszokomunijnego. Dwa przykazania. Miłość Boga i miłość bliźniego. Jak my mamy iść i zbawiać świat? Jak my mamy iść i głosić Ewangelię o zbawieniu? Nie zbawiać, tylko ogłosić Ewangelię o zbawieniu, skoro my sami szczerzymy na siebie zęby, po prostu zagryzamy zęby na siebie. Bo ten jest taki, ten jest taki, ten jest Apollosa, ten jest Pawła, ten jest Chrystusa. Jest to podział z raju. Jest to ta rana, którą zadał ludzkości diabeł w raju. Zresztą samo imię z grecka, diabolos, to jest ten, który rozdziela, ten, który dzieli. Czyli wszędzie, gdzie następuje podział, wszędzie we mnie, gdzie ja widzę, że ja jestem tutaj lepszy, a ktoś inny jest tam gorszy, jest efektem działania diabła. Nie ma innej opcji. Tak? Ja mogę widzieć, ja jestem bezpieczny, a ktoś inny potrzebuje pomocy. I to jest działanie Ducha Świętego. Ale o tym też będzie osobny odcinek, o takim rozeznawaniu według owcy. Dzisiaj to, co ważne. Warunkiem przyjęcia Ducha Świętego, warunkiem zstąpienia Ducha Świętego,
warunkiem tego, żeby Pan Jezus mógł ponownie przyjść na ziemię, warunkiem tego, żeby ludzie szli do nieba, a nie do piekła, jest to, że staniemy wszyscy razem na tym samym miejscu. To jest punkt startowy. To jest fundament. To są bloki startowe do biegu. To jest początek drogi. I to jest generalnie to, co się dzieje w tej chwili w Kościele. Niezależnie od tego, co krzyczą różni ludzie, Bóg mówi wyraźnie. Pragnienie Jezusa jest wyraźne. On, patrząc w nasze czasy, tak się zasmucił, że pocił się krwawym potem i wołał do Ojca: Ojcze, niech oni będą jedno. O to Cię proszę. Tak. Tam Mateusz, Marek i Łukasz mówią, że Jezus mówił też: oddal ode mnie ten kielich, tak? Ale może to jest ten kielich. Może to jest ten kielich boleści. Obserwowanie po prostu, jak ludzie wierzący, ludzie ochrzczeni, ludzie należący do Chrystusa, zamiast ciągnąć innych do Chrystusa, zamiast iść i ratować świat, zamiast iść i głosić dobrą nowinę o zbawieniu, kłócą się między sobą. Mają serca nastawione przeciwko sobie. Mają serca zamknięte na siebie nawzajem. Kochani, módlmy się o jedność. Módlmy się o to, żeby Bóg zabrał nam, tak jak jest napisane w księdze proroka Izajasza, chyba, albo Jeremiasza. Bóg zabrał nam serce z kamienia i dał nam serce z ciała. I żebyśmy otworzyli nasze serca, nasze umysły, oczy, uszy na brata, na siostrę, na siebie nawzajem. Żebyśmy my po 2000 lat chrześcijaństwa w tą pięćdziesiątnicę znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Bez tego nie pójdziemy dalej. Bez tego wyślemy ludzi na zagładę. Bez tego wyślemy. Z tego nas Bóg rozliczy.